Coraz częściej do naszej redakcji napływają pytania dotyczące zamiejscowego Wydziału Drzewnego Politechniki Koszalińskiej. Czy jest szansa na to, że w nowym roku akademickim taki oddział zamiejscowy w Szczecinku powstanie? No wszystko wskazuje na to, że powstanie. No nie ma tak naprawdę już żadnych przeszkód, poza tym, że musi być opinia Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Wiem, że Politechnika Koszalińska, która ma ten wydział zamiejscowy w Szczecinku otworzyć, wystąpiła już, wszelkie papiery potrzebne przesłała do Polskiej Komisji Akredytacyjnej, która powinna się wypowiedzieć, czy ten wydział zamiejscowy studiów dziennych, Wydział Inżynierii i Automatyzacji w Przemyśle Drzewnym, czy spełnia wszystkie warunki, które są potrzebne do tego, żeby no, został jakby, mówiąc kolokwialnie, klepnięty. Myślę, że tak jest. Wiem, że najważniejszym czynnikiem jest zawsze kadra naukowa. Będzie wymagane, żeby było 6 pracowników samodzielnych, czyli docentów i profesorów, 8 doktorów. Już ten staw cały naukowy jest już zebrany. Będą też oczywiście inżynierowie, osoby prowadzące praktyki studenckie z Kronospanu. No, jak Państwo wiecie, w ogóle ten cały pomysł jest oparty o Kronospan. W Kronospanie nie tylko mają być praktyki i te osoby, które skończą studia inżynierskie, czy być może inżyniersko-magisterskie na tym Wydziale Inżynierii i Automatyzacji w Przemyśle Drzewnym, będą miały zapewnione w fabrykach Kronospanu na całym świecie, będą te osoby miały zapewnioną pracę, ale również, co jest pewnym nowum, wszystkie osoby z pierwszego roku dostaną stypendia fundowane przez Kronospan. To chyba ma być kwota 500 zł na studenta i to oczywiście też nie zamyka drogi starania się o tak zwane stypendia naukowe, które będą przyznawane przez Politechnikę Koszalińską dla studentów od drugiego roku. Także jest już planowany nabór. Tych studentów na pierwszym roku ma być chyba 60. No, gdyby tak było, no to by była naprawdę znakomita wiadomość. Jak wiadomo, ten kampus cały powstaje w miejscu, gdzie do tej pory była szkoła budowlana. I wszystko wskazuje na to, że od nowego roku akademickiego, od października, bo przecież to nie szkoła, tylko szkoła wyższa, od października 2016 roku spora grupa studentów studiów dziennych będzie już na stałe w Szczecinku. I ta oczywiście w miarę upływu lat ta grupa studentów powinna się zwiększać i docelowo powinno to być około 400 osób tutaj powinno studiować. A już są dzisiaj takie przymiarki, że jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to nie jest wykluczone, że w przyszłości będzie otwierany kolejny wydział. Rozumiem, to na bazie byłej budowlanki? Na bazie byłej budowlanki na Artyleryjskiej. Tam będą zajęcia teoretyczne, tam będzie część laboratoriów. Część laboratoriów, ale to jest jakiś ułamek, będą studenci wyjeżdżali na takie zblokowane zajęcia do Koszalina. Natomiast zajęcia praktyczne będą w Kronospanie. Studia będą trwały 4 lata. I nie jest wykluczone, że w tym czasie, tych pierwszych 4 lat, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, Politechnika podejmie decyzję o przedłużeniu tych studiów, o studia magisterskie. Czyli po 4 latach studenci, kończąc ten wydział, który nazywamy umownie, bo jest krótszy, technologią drewna, będą mogli tutaj również zrobić studia magisterskie. Dobrze jest przy tej okazji przypomnieć, że w Zespole Szkół Technicznych na Koszalińskiej powstała w zeszłym roku klasa technologii drewna w szkole ponadgimnazjalnej. Będzie kolejny nabór w tym roku do tej klasy. Również będą ci uczniowie, co jest zupełnym ewenementem, jeżeli chodzi o Szczecinek, ci uczniowie będą dostawali również stypendia, czyli warto jest, jeżeli ktoś słuchają nas
młodzi ludzie, którzy kończą gimnazjum, żeby ciepło pomyśleli o pójściu do tej klasy technologii drewna w Szczecinku, ponieważ jakby naturalną koleją rzeczy będzie to, że będą mogli kontynuować potem naukę, zdobyć bardzo ciekawy, dobrze płatny zawód inżyniera tutaj właśnie automatyzacji, inżynierii przemysłu drzewnego i być może również tutaj w Szczecinku zrobić studia magisterskie. Także po raz pierwszy w historii Szczecinka coś podobnego się dzieje, że będzie klasa średnia, potem będą studia wyższe i wszystko będzie można zrobić tutaj na miejscu, a do tego dostać, że tak powiem, dyplom w bardzo atrakcyjnym zawodzie, dobrze płatnym i zapewnienie nie tylko stypendium w trakcie studiowania, ale i miejsca pracy po studiach. Jasne. Panie Burmistrzu, w poniedziałek Stowarzyszenie Teraz zorganizowało konferencję prasową, nagłośniło decyzję Głównego Inspektora Ochrony Środowiska dotyczącą zakazu sprowadzania drewna do kronoszpanu. Chodzi o drewno poużytkowe z Niemiec, z Danii, Norwegii. Bardzo proszę o komentarz. No to jest coś, co jest bardzo niepokojące w tej chwili w Polsce, że ewidentnie polityka miesza się z gospodarką. To nie powinno tak się dziać. To jest takie, tutaj na te decyzje GIOŚ-u z całą pewnością ma wpływ parę osób no niezbyt, że tak powiem, skonfliktowanych z kronospanem. Ta decyzja jest głupia po prostu. Ona jest całkowicie niezrozumiała. Ja czytałem uzasadnienie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, który zakazuje przewożenia drewna poużytkowego z Niemiec, Danii, Norwegii do Szczecinka, argumentując to różnymi jakby wpadkami, które miał w przeciągu, nie wiem, ostatnich 10 lat kronospan, kiedy to kontrole stwierdzały na przykład, że są jakieś przekroczenia w emisjach albo niewykonano jakieś badania na czas i tak dalej, i tak dalej. Ja się pytam, co ma piernik do wiatraka, prawda? Jest cała działalność kronospanu, jest oparta o różnego rodzaju pozwolenia emisyjne, a ostatnio o pozwolenie zintegrowane. To są odpowiednie instytucje, które to kontrolują i badają. Taką instytucją, która kontroluje ciągle kronospan, szczególnie, że tak powiem, jest tutaj zainteresowana kronospanem i to chyba tutaj ma kronospan taką uprzywilejowaną w cudzysłowie pozycję w Polsce, jeżeli chodzi o firmy przetwórstwa drewna, to jest Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. I te wszystkie zarzuty, które tak enumeratywnie, że tak powiem, wymienił Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zakazując przywozu drewna poużytkowego, one były przedmiotem badań Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska i nie było żadnych, że tak powiem, sankcji z tego powodu. Nawet muszę powiedzieć, że mandatu nie było, tak? One po prostu stwierdzono jakieś nieprawidłowości, dano czas na naprawienia, kronospan to poprawiał i było wszystko w porządku. Także to jest zupełnie nielogiczne. Ja chcę powiedzieć, zresztą moje zdanie jest chyba powszechnie znane, można do kronospanu mieć różne pretensje. Od kilku lat wszystko idzie w bardzo dobrą stronę. Za chwileczkę będziemy obserwowali, myślę, że temu będzie poświęcona w przyszłym tygodniu, bo takie są ustalenia z zarządem kronospanu, będzie poświęcona specjalna konferencja prasowa, gdzie zostanie zaprezentowany projekt tak zwanego UTWS-u, czyli takiej budowli proekologicznej, która jest jeszcze bardziej wymyślna niż mokry elektrofiltr. Jest to absolutnie najnowsza technologia światowa i ona zapobiegnie pyleniu i przede wszystkim temu smrodowi, który jest wyczuwalny, co wszyscy wiemy, ci, którzy mieszkają w Szczecinku, jest wyczuwalny od czasu do czasu tutaj w naszym mieście. To wszystko idzie dobrze, są inwestycje proekologiczne, a jednym z najmądrzejszych działań, jakie obserwowałem w kronospanie w ciągu ostatnich lat, to jest uruchomienie tej linii do przetwórstwa drewna poużytkowego. To jest trend, który jest bardzo popierany w tej chwili przez Unię Europejską, przez Komisję Europejską. Chodzi o to, żeby jak najwięcej tego, co się produkuje, pochodziło z recyklingu. W Polsce nie ma chwilowo recyklingu drewna. To znaczy, jak segregujemy śmieci,
to segregujemy na szkło, metal, plastik, papier, ale nie na drewno. W wielu krajach Europy, choćby właśnie w Niemczech albo w Norwegii, w Wielkiej Brytanii, jest segregowane jest również drewno. Problem polega na tym, że bardzo duża ilość odbiorców tego drewna poużytkowego to jest normalne drewno. To są palety, to są skrzynki, to są różnego rodzaju wyselekcjonowane drewno, które zamiast spalać gdzieś w piecach, tak, albo zakopywać w ziemi, ono powinno wrócić do produkcji. Niemcy przestali odbierać, ponieważ tego drewna poużytkowego mają bardzo dużo, a część zakładów, które odbierały drewno poużytkowe, po prostu w czasie kryzysu padła. A Kronospan akurat nie, tak, tylko się rozwija, to jest naturalne, że Niemcy chcą coś z tym drewnem zrobić, tak, więc je sprzedają do Kronospanu. Kronospan ciągnie to drewno z Niemiec, ciągnie z Norwegii, z Danii i nie spala tutaj w piecach, bo myślę, że nie trzeba być jakimś wybitnie inteligentnym, żeby zrozumieć, że nie ściąga się drewna poużytkowego, nie wiezie się go 1000 kilometrów po to, żeby go spalić w piecu. Tak? To jest jakieś tak absurdalne po prostu myślenie, a takie są zarzuty Terry. Terra, która jest organizacją chorą z nienawiści, po prostu której bielmo już przesłania normalne widzenie, sugeruje wszystkim mieszkańcom Szczecinka, że tu są jakieś śmieci przywożone, że są przywożone odpady. Przedstawiciele Terry, również pan radny Pawłowicz, byli w Kronospanie, mieli okazję zobaczyć linię produkcyjną zrobioną za kilka milionów euro, czy nawet za kilkanaście. Wiedzą doskonale, że ani gram drewna przywożonego z zagranicy nie trafia do pieców, tylko jest z powrotem przerabiany na płytę. I to po prostu, że się tego zakazuje przywozu tego drewna, a to jest jakby początek drogi dla zmiany ustawy o odpadach, prawa ochrony środowiska, które mogłoby spowodować, że również w Polsce powstałby właśnie ten rynek wytwarzania tej selekcji drewna poużytkowego. Tego do tej pory nie było, ponieważ ustawodawca nie bardzo wiedział, co z tym drewnem potem zrobić, tak? Teraz, kiedy są zakłady największe na świecie, zakłady Kronospan, produkujące płytę meblową, zakłady, które chcą odbierać to drewno oczywiście powinno być selekcjonowane również w Polsce i przywożone do Kronospanu. Takie próby są, ale Kronospan potrzebuje tego drewna bardzo dużo i zakazanie mu przywożenia drewna z zagranicy jest kompletną głupotą. To mam nadzieję, że ci, którzy taką decyzję podjęli, ją zmienią, ponieważ ona jest po prostu nieracjonalna. Ona jest wbrew jakby racji stanu naszej. To już nie chodzi o Szczecinek, to chodzi o to, że po prostu to jest używanie drewna poużytkowego jest jak najbardziej takim elementem ekologicznym w przemyśle i powinniśmy go wspierać, a nie wkładać kij w szprychy wtedy, kiedy wszystko idzie dobrze. Panie burmistrzu, na ostatniej sesji Rady Miasta radni uchwalili nowe zasady udzielania bonifikat na wykup mieszkań komunalnych. No, niszczą tą bonifikatę. Nie obawia się pan, że za tym pójdzie jakiś spadek ilości sprzedanych mieszkań dla właścicieli? Nie, w ogóle wie pan, to czy mieszkanie się sprzedaje, czy nie, jest jakby rzeczą wtórną. Ja chcę powiedzieć, że my od wielu, wielu lat prowadzimy taką politykę przekazania wszystkich mieszkań komunalnych do spółki ZGM TBS. W tej chwili proporcje są takie, że jest, no nie wiem, 90% budynków jest w ZGM-ie, natomiast 10% czy nawet mniej w tej chwili zostało w mieście. Żeby przekazać budynek, który należy formalnie do miasta, przekazać do spółki, trzeba dosyć skomplikowaną procedurę przejść, bo trzeba każdego mieszkańca, chodzi przede wszystkim o budynki wielolokalowe, trzeba każdego mieszkańca spytać, czy nie chce tego mieszkania przed przeniesieniem go do innego właściciela, czyli z miasta do ZGM-u, mimo że dla mieszkańca to w ogóle nie jest żadna różnica, bo zasady są te same, tak? I czynsz, i zasady sprzedaży i tak dalej. Więc trzeba spytać się, czy nie chce tego mieszkania kupić, ponieważ
Część mieszkańców jest gdzieś za granicą, trudno ich złapać. W ogóle trudno jest te oświadczenia od wszystkich zebrać, a trzeba mieć z tego budynku 100% jakby tych oświadczeń. Dlatego my to stosunkowo wolno przekazujemy, te ostatnie budynki, które nam zostały. I na tej ostatniej sesji myśmy po prostu ujednolicili coś, co już jest, obowiązuje w ZGM-ie, w spółce, z tymi mieszkaniami, które jeszcze nam zostały, resztkówka, tam 60 czy 70 mieszkań jeszcze zostało w mieście. I w tych zasadach żeśmy ustalili, że będzie obowiązywać niższa bonifikata, to znaczy nie będzie już tak, że jeżeli mieszkanie powstało przed rokiem 60, to można go kupić z bonifikatą powiedzmy tam 65-70%, a jak jest po roku 60, to bonifikata jest 50%. Teraz wszyscy będą korzystać z 50% bonifikaty, a to się wiąże z tym, że myśmy w ostatnich latach olbrzymie pieniądze włożyli w wyremontowanie starych budynków. Dlatego te stare budynki już nie są budynkami w większości substandardowymi, tak? I zresztą za każdym razem mieszkanie, które jest sprzedawane, jest szacowane przez biegłego. On bierze pod uwagę, czy są wszystkie media i tak dalej, czy była termomodernizacja, czy są klatki schodowe zrobione. Wszystko, tak? Części wspólne i część mieszkanie. No i to mieszkanie będzie dalej można kupić za 50% jego wartości wycenionej przez biegłego. Czyli trudno mówić, że tutaj ktokolwiek jest pokrzywdzony. A żeby nie mówiono, że ktoś 2 miesiące temu kupił na innych zasadach i nie wiedział, bo gdyby wiedział, że będzie niższa bonifikata, to by to kupił w zeszłym roku, to myśmy zrobili takie vacatio legis, czyli każdy, kto zgłosi chęć kupna mieszkania jeszcze do końca tego roku, to będzie korzystał z tych bonifikat na starych zasadach, czyli z wyższych bonifikat dla tych starszych mieszkań. I teraz jeszcze wrócę na momencik do Pana pytania zadanego, czy ja się nie boję, że będzie mniej sprzedanych mieszkań. Nie boję się tego. Tych mieszkań my sprzedajemy od lat mniej więcej, niezależnie od tego, jaka jest bonifikata, na tym samym poziomie, czyli ZGM TBS, czyli nasza spółka 100% miejska, która głównie jest beneficjentem tej sprzedaży mieszkań i to, co otrzyma, to idzie na remonty budynków komunalnych, sprzedaje mieszkań za mniej więcej 1,5 miliona złotych. I taką również sumę, wbrew temu, co sugerował radny Pawłowicz na ostatniej sesji, również taką sumę otrzymaliśmy w zeszłym roku ze sprzedaży mieszkań. Czyli to nie jest tak, że jak bonifikata maleje, to ludzie przestają kupować mieszkania. Kupno czegoś, co kosztuje 100 zł za 50 zł, zawsze będzie opłacalne. W związku z tym 50% bonifikata za mieszkania, bardzo często wyremontowane już, jest naprawdę bonifikatą nadal wysoką i zachęcającą do tego, żeby mieszkanie kupić. Natomiast ten, kto kupuje, musi sobie zdawać sprawę z tego, że bierze na siebie różnego rodzaju obowiązki. Między innymi będzie musiał płacić w wypadku konieczności remontu budynku za ten remont, czyli już będzie właścicielem, będzie mógł mieszkanie w przyszłości sprzedać albo będzie dziedziczył to mieszkanie jego potomek. Niemniej będzie koszt utrzymania tego mieszkania będzie wyższy. Także to zawsze trzeba rozważyć i nawet kupować z bonifikatą w sposób odpowiedzialny. Miasto z wizją.pl. To dla Was zmieniamy Szczecinek. www.miastozwizją.pl.